Lata 2014-2018 były czasem wytężonej pracy, intensywnego rozwoju i mnogości realizowanych inwestycji na wielu płaszczyznach, spośród których trzy dziedziny są dla zarządu powiatu priorytetowe. Pierwszym z nich jest służba zdrowia. Samorząd dla zdrowia, zdrowie dla obywateli. Tym jednym zdaniem można określić działania zarządu powiatu gorlickiego na płaszczyźnie ochrony zdrowia. Na remonty przeznaczyliśmy około 25 milionów złotych. Takim centrum inwestycji w roku 2018 i w latach poprzednich był stary szpital. Stary szpital wymagał ogromnych zabiegów, bo musieliśmy tam osuszyć fundamenty, wykonać nowy dach mansardowy. W związku z tym ogromny zakres prac, 7,5 miliona złotych to wszystko kosztowało i efekt, jaki dzisiaj możemy zobaczyć, stary szpital w zasadzie wygląda tak jak nowy. Przeprowadzone prace całkowicie odmieniły wygląd budynku. Gruntownie zmodernizowane pomieszczenia na parterze wyposażono w nowoczesny sprzęt rehabilitacyjny, z którego korzystają potrzebujący rehabilitacji ogólnoustrojowej lub neurologicznej. Dofinansowano zakup sprzętu rehabilitacyjnego, wykonano termomodernizację całego budynku, uzbrojono szpital w nowe instalacje centralnego ogrzewania, ciepłej i zimnej wody, wykonano nowe senioriaty i nowe szatnie. Dach mansardowy, który został nadbudowany szpital, umożliwił uzyskanie powierzchni około 1500 m2, więc bardzo duża powierzchnia. Ona będzie zagospodarowana w roku 2019 i 2020. Pan dyrektor planuje tam wykonanie windy, więc ta komunikacja pionowa będzie już taka, jak należy. Lata 2019-2020 będą tym czasem, kiedy będziemy tam uruchamiać już kolejne działania szpitala związane z najpilniejszymi potrzebami mieszkańców powiatu gorlickiego. Aktualnie szpital realizuje bardzo duży projekt dofinansowany z Unii Europejskiej o wartości ponad 12 milionów złotych. Oczywiście przy pomocy dużej pomocy finansowej starostwa powiatowego w kwocie 2 milionów złotych. Program ten to generalnie próba nadążenia ze zmianami epidemiologicznymi w naszym powiecie. Obejmuje trzy bardzo istotne kwestie epidemiologiczne. Mianowicie pierwsza sprawa to Centrum Opieki nad Osobami Starszymi, a więc demografia, drugi temat choroby psychiczne, utworzenie powiatowego centrum zdrowia psychicznego i trzeci temat również bardzo ewidentny, mianowicie szybka diagnostyka onkologiczna, centrum właśnie takiej diagnostyki onkologicznej i ambulatoryjnych świadczeń zabiegowych. Fundamentem Centrum Opieki nad Osobami Starszymi, które powstaje w szpitalu na Górce, stanie się przeniesiony oddział medycyny paliatywnej i zmodernizowane poradnie dedykowane seniorom, w tym geriatryczna, kardiologiczna i ortopedyczna. Warto przypomnieć, że szpital specjalistyczny posiada bardzo dobrze rozwiniętą w porównaniu z innymi szpitalami sferę opieki nad osobami starszymi. Stanowią ją oddział geriatryczny, paliatywny oraz związany z nimi oddział onkologiczny. Pacjenci powstającego w budynku głównym szpitala Centrum Wczesnej Diagnostyki Onkologicznej i Ambulatoryjnych Świadczeń Zabiegowych będą mogli liczyć na najlepszą możliwą opiekę. Tu zostaną ulokowane m.in. nowoczesne pracownie endoskopowe, bronchoskopii, endoskopii górnego odcinka przewodu pokarmowego, kolonoskopii, gabinet diagnostyki ginekologicznej i zabiegowe. Prace mają zakończyć się na początku 2020 roku. Powiatowe Centrum Opieki Psychiatrycznej ulokowane zostanie w zaadaptowanej mansardzie w Starym Szpitalu. Tu przeniesiony będzie oddział leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych oraz kompleks ambulatoryjnej i dziennej opieki psychiatrycznej. Szpital aktualnie od 1 października realizuje jako jeden bodajże z 27 szpitali w Polsce właśnie pilotaż powiatowe Centrum Zdrowia Psychicznego. Także to jest ważny element. Tutaj będą działania, przede wszystkim nacisk na opiekę środowiskową, żeby minimalizować pobyty pacjentów w szpitalu, natomiast zwiększyć tą nadzór, opiekę poza szpitalną, poza, że tak powiem, oddziałem stacjonarnym, czyli oddział dzienny, wyjazdowa opieka środowiskowa.
Modernizacji poddany został również zakład opiekuńczo-leczniczy, który nieustannie się rozwija. Początkowo umiejscowiony był w starym szpitalu i liczył 14 łóżek. Dziś ZOL funkcjonuje w budynku dawnego szpitala zakaźnego, a liczba łóżek zwiększyła się do 44. Ma bardzo doskonałe warunki. W ostatnim okresie zostało tam ponad 2 miliony złotych zainwestowane. Warunki pobytu pacjentów są bardzo dobre, jest szereg pracowni. Także, że tutaj zresztą cieszy się bardzo dużym uznaniem nie tylko na terenie powiatu gorlickiego, ale w sąsiednich powiatach, nawet tych dalej położonych. Za ponad 4 miliony złotych rozbudowano i przebudowano szpitalny oddział ratunkowy. Jego powierzchnia zwiększyła się o ponad 100 metrów kwadratowych, a bardzo ważnym elementem modernizacji była budowa łącznika i wydzielenie oddziałów, segregacji, rejestracji i przyjęć, resuscytacyjno-zabiegowy, wstępnej intensywnej terapii, terapii natychmiastowej, obserwacji, konsultacji oraz zaplecza administracyjno-gospodarczego. Pojawiła się także izolatornia i zmodernizowano poczekalnią. Wykonano m.in. instalacje gazów medycznych i klimatyzację. Ponadto zakupiono sprzęt medyczny najnowszej generacji. Szpital posiada również zespoły ratownictwa medycznego. W ostatnich 4 latach zakupiono 4 nowe karetki, 2 z dotacji wojewody i 2 ze środków własnych. Ogółem szpital posiada 14 karetek, lecz wciąż intensywnie eksploatowany tabor wymaga dalszej sukcesywnej wymiany. Szpital inwestuje również w ochronę środowiska. Pragnę przypomnieć pierwszą inwestycję, kotłownia na zrębki, która pracuje od kilkunastu lat, więc jak najbardziej paliwo ekologiczne, odnawialne. Ostatnią taką dużą inwestycją, jeżeli chodzi o ekologię, to panele fotowoltaiczne, ponad 2 miliony złotych inwestycja, dzięki którym znacznie kwoty oszczędności, jeżeli chodzi o zużycie energii, jeżeli jest słońce, to oszczędności generalnie w skali roku to około 200 tysięcy złotych. Przyszłość szpitala tkwi w młodych, stąd podjęta jednogłośnie przez Radę Powiatu Gorlickiego uchwała o przyznaniu stypendiów dla studentów medycyny będących na 4 i 5 roku studiów na kierunku lekarskim, którzy zdecydują się na pracę w szpitalu specjalistycznym w Gorlicach. Stypendium ma wynosić maksymalnie 2000 zł miesięcznie. Realizacja projektu rozpoczęła się w 2016 roku. Łączny koszt projektu to prawie 380 tysięcy złotych. Drugim priorytetowym obszarem dla samorządu powiatowego jest oświata. W tej dziedzinie działania zarządu powiatu od lat koncentrują się na wzmocnieniu jakości pracy szkół i placówek oświatowych oraz zapewnieniu młodzieży szerokiej oferty edukacyjnej. Realizowane są liczne autorskie programy i projekty nakierowane na wszechstronny rozwój ucznia. Przynosi to owoce w postaci wysokiej zdawalności egzaminu maturalnego w szkołach ponadpodstawowych oraz doskonałego przygotowania absolwentów do wejścia na rynek pracy. Największym zadaniem inwestycyjnym, którego realizacja rozpoczęła się w 2018 roku, jest modernizacja obiektu liceum imienia Marcina Kromera w Gorlicach, a jego wartość opiewa na 7 300 000 zł, w tym dofinansowanie około 4 700 000 zł. Projekt nosi nazwę Obszar Starówka, lokalne centrum naukowo-kulturalno-sportowo-rekreacyjne, wraz z przebudową dróg lokalnych i infrastruktury technicznej Gorlic. Prace obejmować będą renowację elewacji, izolację pionową i poziomą ścian piwnic, wymianę pokrycia dachu oraz przebudowę kominów, wymianę wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania oraz dobudowę zewnętrznego szybu windowego. W ramach rewitalizacji planuje się wyremontowanie piwnic szkoły. W wyremontowanych piwnicach umieścimy na powrót szatnie dla uczniów. Znajdzie się tam miejsce dla teatru szkolnego, który tam będzie dysponował salą prób. Będzie tam również sala przeznaczona na miejsce spotkań młodzieży i przedstawicieli różnych grup narodowościowych i etnicznych. Przewidujemy również w piwnicach ulokowanie zaplecza socjalnego i sanitarnego dla wyremontowanego boiska szkolnego. Obok tego przewidujemy również powrót harcerstwa do szkoły. Chcielibyśmy znaleźć również miejsce dla harcówki, a ponadto
inne jeszcze funkcje te pomieszczenia na pewno będą wypełniały. Boisko szkolne będzie poddane gruntownemu remontowi. Przewidujemy, że powstanie tam płyta do umożliwiająca prowadzenie rozgrywek w zakresie piłki ręcznej, piłki siatkowej, a ponadto bieżnia, rzutnia i skocznia. Z boku wejścia od strony sali, od strony boiska ma być ulokowany szyb windowy z windą dla osób niepełnosprawnych. We własnym zakresie starostwo powiatowe wykona renowację attyki na szkolnym budynku oraz poszycia dachowego. 5 milionów złotych zainwestowanych zostało w Centra Kompetencji Zawodowych w powiecie gorlickim. Powstały one w Zespole Szkół Zawodowych w Gorlicach oraz Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Gorlicach. Ponad 2 miliony 100 tysięcy złotych zainwestowano w szkolne projekty edukacyjne w ramach programu Erasmus+, w których wzięło udział 8 placówek. Przykładem tej aktywności młodzieży i nauczycieli w zakresie realizacji różnych projektów i programów jest chociażby udział naszych szkół w programach Erasmus+. Tak dla przykładu przypomnę, że nie tak dawno młodzież pierwszego liceum imienia Marcina Kromera wraz z nauczycielami realizowała projekt Niebo w zasięgu. Bardzo interesujący projekt wymiany doświadczeń i umiejętności z rówieśnikami z Rumunii, Słowenii, Turcji i Hiszpanii dotyczący badań astronomicznych, oczywiście na poziomie szkolnym, ale także kształtowanie umiejętności w technologii cyfrowej i porozumiewania się w języku angielskim. Takim namacalną pamiątką po tym projekcie jest chociażby zegar słoneczny na ścianie budynku pierwszego liceum od strony podwórza szkolnego. Także młodzież zespołu szkół ekonomicznych, jak pamiętam, występowała w programie współpracy z rówieśnikami z Czech i Słowacji. Tym razem był to projekt Znalezione losy zaginionych, a przedmiotem troski młodzieży polskiej, czeskiej i słowackiej było poznawanie zawiłych i trudnych losów historii naszych narodów w XX wieku. No i w końcu trzeba wspomnieć, że duża część programów unijnych, szczególnie z zakresu Erasmus+, to są programy poświęcone realizacji praktyk zawodowych. Takim przykładem, który można podać, jest intensywny udział młodzieży z Zespołu Szkół Zawodowych w Bieczu w realizacji praktyk zawodowych na terenie niemieckich przedsiębiorstw, znanych powszechnie z dobrej, wysokiej jakości kształcenia zawodowego. Tym razem w ramach tego programu młodzież kształciła swoje umiejętności zawodowe w zakresie technologii żywności, usług gastronomicznych, ale także technika i mechanika pojazdów samochodowych. Takich przykładów jest oczywiście znacznie, znacznie więcej. Doskonałym przykładem współpracy nauki z biznesem było utworzenie nowoczesnej pracowni odnawialnych źródeł energii w Zespole Szkół nr 1 w Gorlicach. Pracownia powstała dzięki wsparciu PGE Energia Odnawialna. Szkoła została wyposażona w najnowocześniejszy sprzęt edukacyjny, niezbędny do kształcenia praktycznego w zawodzie, a kierunek technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej wybrało już 67 uczniów. Małopolska Chmura Edukacyjna to projekt, w który jako pierwszy zaangażował się Zespół Szkół Ekonomicznych w Gorlicach. Był on realizowany we współpracy z województwem małopolskim oraz krakowskimi uczelniami wyższymi, Akademią Górniczo-Hutniczą, Uniwersytetem Jagiellońskim, Politechniką Krakowską, Uniwersytetem Ekonomicznym, Uniwersytetem Rolniczym i Uniwersytetem Pedagogicznym. Zadania inwestycyjne realizowane były również w Zespole Szkół Zawodowych w Gorlicach. Przeprowadzano tu prace o wartości 1 400 000 zł w zakresie instalacji przeciwpożarowej, wentylacji i centralnego ogrzewania. 1 000 000 zł zainwestowano w modernizację pozostałych szkół i placówek oświatowych, a za blisko 500 000 zł wybudowano nowe boisko dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Gorlicach.
trzecim priorytetem zarządu powiatu jest budowa i przebudowa dróg lokalnych. W dzisiejszych czasach, kiedy niemal każda rodzina porusza się samochodem, a jakość wielu dróg pozostawia wiele do życzenia, jest to jedna z podstawowych potrzeb mieszkańców powiatu gorlickiego. Sukcesywnie modernizowane są drogi powiatowe oraz obiekty mostowe, mające najistotniejsze znaczenie dla regionu. Największą powiatową inwestycją drogową ostatnich 4 lat była budowa północnego obejścia Gorlic wraz z dostępem do Gorlickiej Strefy Aktywności Gospodarczej. Koszt inwestycji realizowanej w partnerstwie z miastem Gorlice wyniósł 39 milionów 800 tysięcy złotych. Koronną inwestycją drogowo-mostową powiatu gorlickiego jest most w Jankowej, na drodze powiatowej Jankowa-Lipniczka, na rzece Biała. Cały obiekt kosztował 8,5 miliona złotych. Pojawiła się możliwość skorzystania z rezerwy celowej budżetu państwa w wysokości 3,5 miliona złotych. Wkład własny powiatu to 4 miliony 540 tysięcy złotych. Udział gminy Bobowa to około 460 tysięcy złotych. Powiat gorlicki był również partnerem wiodącym projektu pod nazwą Rozwój infrastruktury drogowej pomiędzy powiatem gorlickim, jasielskim i bardejowskim, współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach współpracy transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka. Wartość projektu to 8 miliónów 530 tysięcy złotych. W Libuszy koniecznością stała się budowa mostu w ciągu drogi powiatowej rozdzielili Lipinki Libusza Ogniwo Kobylanka na potoku Krygowianka. Inwestycja kosztowała 1,5 miliona złotych, z czego 50% zarząd powiatu gorlickiego pozyskał w formie dofinansowania z rezerwy budżetu państwa, a 50% pochodziło z budżetu powiatu gorlickiego. Sporym wyzwaniem zarówno ze względu na skalę przedsięwzięcia, jak i trudne warunki geologiczne jest budowa mostu w Bodakach. Całkowity koszt inwestycji to 6 200 000 zł. Zarząd powiatu pozyskał dofinansowanie z budżetu państwa oraz lasów państwowych po 2 350 000 zł. Pozostałą kwotę zabezpieczono w budżecie powiatu. W mijającej kadencji w latach 2014-2018 zmodernizowano 43 km dróg powiatowych, wybudowano 7 nowych obiektów mostowych, kilkanaście przepustów drogowych, zainwestowano w 91 milionów złotych w te zadania inwestycyjne, z czego 32 miliony złotych jest to udział własny powiatu, 53,4 miliona złotych są to środki pozyskane z zewnątrz, z budżetu państwa, w większości są to środki Unii Europejskiej. 5 700 000 złotych jest to udział gmin w zadania powiatowe. Ziemia Gorlicka to doskonałe miejsce do wypoczynku i rekreacji przez okrągły rok. To tutaj miały miejsce wydarzenia, które zmieniły bieg historii. W 1915 roku pod Gorlicami rozegrała się największa bitwa I wojny światowej na froncie wschodnim. Tu zapłonęła pierwsza na świecie uliczna lampa naftowa. Perłę polskiego renesansu można podziwiać w Szymbarku. Jednym z największych, najważniejszych wydarzeń w historii ziemi gorlickiej było przełamanie frontu rosyjskiego w czasie I wojny światowej. Była to największa bitwa frontu wschodniego tej wojny. Pozostałością po niej jest blisko 100 cmentarzy wojskowych, ale także cała masa różnych pamiątek, zabytków, chociażby nawet takie szczegóły jak pociski w ścianie kościoła w Sękowej. Mając tak ogromny kapitał historyczny dotykający dziedzictwa kulturowego, postanowiliśmy to wykorzystać i przekuć to na produkt turystyczny. Wraz z 9 innymi samorządami, także z województwem małopolskim, napisaliśmy wspólny projekt, który właśnie zmierzał do utworzenia takiego szlaku z I wojny światowej na ziemi gorlickiej. Powiat gorlicki zrealizował w ramach tego projektu dwa podstawowe zadania. To jest przystanek Szymbark pod znanym kasztelem oraz sztab operacji gorlickiej w tak zwanej stodole plebańskiej na terenie skansenu w Szymbarku. Są to doskonałe, jak się okazuje, tak zakładano i tak się stało, doskonałe atrakcje turystyczne. W sztabie Mackenzena odzwierciedliliśmy
naradę wojskową taka, jaka mogła być w kwietniu, maju 1915 roku. W tym sztabie mamy 8 pełnoplastycznych figur woskowych. Jest tam oczywiście głównodowodzący obu armii, czyli niemieckiej i austro-węgierskiej, Hetzendorf oraz Falkenhayn. Jest głównodowodzący 11 armii uderzającej pod Gorlicami, czyli von Mackensen. Są dowódcy polscy, dowódca artylerii 12 Dywizji Piechoty, Tadeusz Jordan Rozwadowski, dowódca setnego cieszyńskiego pułku piechoty Franciszek Latynik, znakomici wielcy polscy patrioci, którzy wsławili się potem, jak wiemy, w czasie Bitwy Warszawskiej w 1920 roku. Ekspozycja składa się także z odtworzenia szpitala polowego z I wojny światowej oraz z wartowni, gdzie żołnierze austro-węgierscy pilnują jeńców rosyjskich. Pod kasztelem w Szymbarku, nieopodal, turysta może śmiało sobie to zwiedzić, jest duże założenie krajobrazowe, także i architektoniczne, czyli przystanek Szymbark, miejsce rekreacyjne, bardzo chętnie odwiedzane przez Gorliczan, choćby z racji tego, że nasz partner w projekcie, gmina Gorlice, wybudowała ścieżkę pieszo-rowerową wiodącą z Gorlic do właśnie tego miejsca. Przystanek Szymbark symbolicznie, historyzująco odzwierciedla front z I wojny światowej. Mamy za pomocą wzgórz zarysowane pozycje rosyjskie, pozycje niemieckie i austro-węgierskie, ale przede wszystkim jest to właśnie, tak jak powiedziałem, miejsce rekreacyjne. Tam można wypocząć na świeżym powietrzu, są zabawki dla dzieci, są również elementy siłowni na świeżym powietrzu, jest też i amfiteatr w ostatnim czasie rozbudowany przez Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów. Znakomite miejsce do odpoczynku, znakomite miejsce do zwiedzania, znakomite miejsca do poznania tej wspaniałej historii ziemi gorlickiej. Te działania, można je nazwać infrastrukturalnymi, obudowane są także działaniami miękkimi. Można tak nazwać konferencje lotnicze, które odbywają się od 2015 roku. Jednym z głównych organizatorów jest tutaj Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów, przy oczywiście współdziałaniu i patronacie z powiatu gorlickiego. Wspaniałe międzynarodowe konferencje, na których licznie przybywają zarówno osoby ze świata akademickiego, z całej Europy Środkowo-Wschodniej, ze wszystkich państw biorących udział nie tylko w bitwie pod Gorlicami, ale także i w I wojnie światowej. Wydawane są znakomite materiały pokonferencyjne, które stanowią wielką gratkę i rarytas wśród znawców tematu, miłośników lotnictwa. Na to również bardzo chętnie zapraszamy. Przyglądając się zrealizowanym na przestrzeni ostatnich 4 lat inwestycjom, bezsprzecznie można stwierdzić, że rejon ten ma potencjał. W obecnym rozdaniu środków unijnych przeważają inwestycje ekologiczne, turystyczne, w zdrowie i e-usługi. Scalania rozpoczynamy od Sękowej i od Racławic, duże obręby geodezyjne i mocno skomplikowane. Scalania polegają przede wszystkim na tym, że z dużej ilości działek robimy mniejszą ilość, tak aby rolnikom łatwiej było gospodarować na tej przestrzeni. Natomiast wartością dodaną jest również poscaleniowe działanie polegające na urządzeniu dróg rolniczych. Robi się to w ten sposób, że każda działka musi mieć dojazd właśnie z tych dróg, które będą wykonywane. Złożone zostały również wnioski do marszałka Małopolski o 2 następne obręby geodezyjne na Siary i Rożnowice. Wydaje się również, że tutaj będzie pozytywna decyzja, dlatego że w zasobach marszałka są środki finansowe, z których możemy korzystać. Zarząd powiatu gorlickiego przykłada również dużą wagę do rozwoju turystyki. Uruchomione zostały działania na urządzenie ścieżek pieszo-rowerowych, które przebiegać będą na terenie gmin Ropy, Uścia Gorlickiego i Sękowej. Natomiast powiat gorlicki wykona taką ścieżkę na terenie Klimkówki. Działania prowadzone są w oparciu o program zagospodarowania obrzeży zbiornika Klinkowskiego i zmierzają do tego, żeby wyposażyć właśnie obrzeże w niezbędną infrastrukturę techniczną, która zachęci i zaprosi turystów z terenu całego województwa małopolskiego, ale również z terenu całej Polski. Całe przedsięwzięcie powiat gorlicki będzie rozpoczynał w roku 2019. Mamy już niezbędne pozwolenia. Wystąpiliśmy w tej chwili jeszcze o pozwolenie
terenie budowlane i mam nadzieję, że do końca roku 2019 te zadania zostaną wykonane. Liczymy również na synergię w działaniu z samorządami gminnymi, bo dopiero urządzenie tych przestrzeni, które należą do gminy, umożliwi kompleksowe rozwiązanie problemu turystyki nad Zalewem Klinkowskim. Opracowany na początku kadencji plan pracy był konsekwentnie realizowany, racjonalnie wydatkując środki budżetu powiatu oraz wykorzystując dostępne środki zewnętrzne. Również ważnym obszarem są nasze zasoby geodezyjne. I tutaj przystąpiliśmy do realizacji dużego programu związanego z e-usługami. E-usługi polegają na przebudowie całkowitej naszych rejestrów geodezyjnych. Mamy stare mapy, jeszcze austriackie, stare rejestry katastralne, które są w postaci analogowej. Po zakończeniu programu wszystkie zasoby będą w postaci cyfrowej, będą one mogły być przeglądane i zdalnie uzyskiwane dostępy do nich z terenu całego świata, bo w zasadzie przez internet można te wszystkie informacje pozyskać. Bardzo trudne działanie, bo związane jest z koniecznymi pracami geodezyjnymi. Są w tej chwili wykonane już ortofotomapy, na bazie których będziemy rozpoczynać żmudny proces. Przeprowadzono przetargi, w tej chwili Lipinki i gmina Biecz będą pierwszymi, natomiast już ogłaszamy następne przetargi, które będą umożliwiały zakończenie tego zadania w bieżących latach. Również ważnym tematem jest obszar polityki i pomocy społecznej i tutaj zapadła decyzja i w tej chwili trwają już prace przy Ośrodku Interwencji Kryzysowej. Są to działania zmierzające do udzielenia całodobowej, natychmiastowej pomocy psychologicznej i udzielenia schronienia osobom będącym w przemocy. Prace, które w tej chwili są kontynuowane na ulicy Krakowskiej, wskazują, że całe przedsięwzięcie będzie ukończone na koniec 2018 roku. I od stycznia 2019 powinniśmy udostępnić powierzchnię około 360 metrów i miejsce, gdzie będzie mogło przebywać 9 osób. Całość koordynuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i również później, gdy już ośrodek będzie działał, panie, które pracują w Powiatowym Centrum, będą opiekować się tym ośrodkiem interwencji kryzysowej. Do tej pory korzystaliśmy z Sądeckiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej. Często były kłopoty z transportem. Wiele zainteresowanych osób rezygnowało. W tej chwili będzie to blisko. Taka pomoc jest niezbędna i te działania będą musiały być kontynuowane już w latach następnych. Dobiega końca piąta kadencja samorządu powiatowego. We wszystkich podejmowanych działaniach zarząd kierował się zawsze dobrem powiatu gorlickiego i jego mieszkańców. Podjęcie każdej decyzji poprzedzone było głęboką analizą skutków, jakie przyniesie ona dla społeczności lokalnej.